O, cześć. No, udało się spotkać na bieganie. Cześć. Najbardziej zabiegana reporterka w Polsce? Nie, chyba nie. Monika mnie przebija. Monika Olejnik? Tyle czoła. Wszyscy doskonale znamy cię z twojej pracy dziennikarskiej, no ale przecież ty też kierujesz fundacją TVN, nie jesteś sam. I robię to z wielką przyjemnością. Chyba teraz jest taki intensywny czas dla was. Tak, to jest bardzo dla nas intensywny czas, dlatego że no, zbieramy ten 1% podatków i mamy konkretny cel. Na 20-lecie fundacji TVN, nie jesteś sam, chcemy zbudować klinikę psychiatrii dla dzieci i młodzieży, bo uznaliśmy, że to jest teraz najbardziej palący problem. Ważne i potrzebne projekty w fundacji, do tego nieustająco praca w polityce, w Sejmie, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy poznali Katarzynę Kolendę-Zaleską, jakiej nie znamy. I może w biegu nam to wyjdzie najlepiej. No dobra, to biegniemy, biegniemy, chodźmy. Kasiu, jakie dystanse pokonujesz biegając? Wstyd powiedzieć, ale tak piątkę staram się robić. Nie, no to ładnie. Ile razy w tygodniu? Jak mam czas, wiesz, jak mi politycy dadzą trochę odpocząć. Poczekaj, bo może łatwiej nam się będzie rozmawiało na stojąco. Dobrze. Słuchaj, no, łazienki, piękne miejsce, to też mój ulubiony park, ale ty w ogóle jesteś taka dziewczyna z miasta, lubisz klimat miasta. Uwielbiam. Ja bym chyba nie potrafiła mieszkać poza miastem. No, ja jestem z Krakowa, gdzie całe życie toczy się w mieście, a w Warszawie moje całe życie towarzyskie toczy się na Placu Zbawiciela, za którym bardzo tęsknię. Wszyscy znajomi się ze mnie śmieją. Gdzie jesteś? Oczywiście Plac Zbawiciela. Ale ja lubię hipsterka, takie... Hipsterka! Bo tam hipsterzy przesiadują. Nie, no już bez przesady. Przesiadują wszyscy. Niedaleko stąd jest Sejm. To jest twój drugi dom? Mogłabym tak powiedzieć w pewnym sensie, bo wszystko, co robię zawodowo, to głównie robię w Sejmie, chociaż oczywiście nie tylko. To co, jeszcze jedno okrążenie i co, lecisz do Sejmu? No taki mam plan. Biegniemy. No to chodźmy. Dzień dobry. Wszystkie dokumenty. Złowiłem chyba Javiera Solana na tą wędkę kiedyś, tak. A ja na tę wędkę też parę rybek złowiłam. Ja po prostu nie cierpię takich dni, które są na jałowym biegu. Ja uwielbiam być spięta, skoncentrowana, bo wtedy mi się lepiej myśli i lepiej pracuje. I w ogóle mi to nie przeszkadza, ja to kocham. To będzie prawie 30 tysięcy nowych zakażeń COVID-u. To najgorsza sytuacja od początku pandemii. Cześć, ja bym wyszedł. Po całym dniu wreszcie możesz wrócić do domu. Jak ty się resetujesz, jak ty relaksujesz się? Piję herbatę, dzwonię do moich rodziców, gadam z mężem, dzwonię do córki, a potem idę i czytam, bo przed snem muszę coś przeczytać. Córka już wyleciała z tego rodzinnego gniazda, jest prawnikiem, prawda? Tak. Nie namawiałaś jej nigdy do dziennikarstwa? Nie namawiałam ją do niczego. Chciałam, żeby wybrała swoją drogę, a ponieważ moja córka, jak była małą dziewczynką, uwielbiała program Anna Maria Wesołowska o sędzi, o prawie, więc ta droga raczej była dość oczywista i nikt z nas się nie zdziwił, kiedy się okazało, że ona chce iść na prawo. Wiem, że też bardzo ważna jest dla ciebie relacja z twoimi rodzicami, o których też często wspominasz, chociażby na Instagramie pokazuje, że jesteś w Krakowie, że właśnie do rodziców pojechałaś. Co ta Kasia, mała Kasia, najważniejszego w tym rodzinnym domu dostała? Oni mi dali skrzydła, bo powiedzieli, że mogę frunąć gdzie chcę, mogę robić co chcę. Mój ojciec jest profesorem matematyki i energetyki nuklearnej. Moja mama jest doktorem fizyki, a ja poszłam na polonistykę. No, nie powiem, że mój tato był jakoś w niebo wzięty, ale nie powiedział mi ani jednego słowa. To był mój wybór i oni mnie też nauczyli tego, żeby szanować innych wybory. Nigdy nie ukrywałaś twojego przywiązania do kościoła i do wiary. Nie ukrywałaś tego, że jesteś osobą wierzącą. Ja zastanawiam się dziś, kiedy kościół jest w bardzo trudnej sytuacji, ale wierni są też w trudnej sytuacji. Jak ty się w tym odnajdujesz? Nie odnajduję się. I mogę powiedzieć, że wierzę w Boga, ale nie wierzę w instytucje. I to jest dla mnie bardzo bolesne, bardzo rozczarowujące, ale z drugiej strony po kilku latach stałam się dużo bardziej radykalna, bo nie mogę zaakceptować tego, co się dzieje w tej instytucji. Zmieniając temat, Katarzyna Kolenda-Zaleska, bardziej rozważna czy bardziej romantyczna? Rozważna i romantyczna. Perfekcyjna pani domu, czy jednak pani domu, która się nie przejmuje? To drugie zdecydowanie. Teatr czy kino? To trudne pytanie, ale i teatr, i kino, chociaż teatr kocham.
kocham miłością pierwszą. Książka czy audiobook? O nie, nie, tu nie mam wątpliwości. Tylko książka, żaden audiobook. Czy jest coś takiego, czego o tobie nie wiemy, no ale w końcu znamy cię od tylu lat z telewizji, co by nas zaskoczyło? Coś, o co cię nie podejrzewamy. Mam kompletnego fioła na punkcie mojego 19-letniego kota. Co drugi dzień robię z Uli kroplówki. Jeżdżę z nią do lekarza, daję jej zastrzyki co drugi dzień i bardzo się o nią troszczę. A do czego masz słabości? Jakbyś zobaczył w mojej szafie, ile mam par dżinsów, to byś nie uwierzył. Moja przyjaciółka mi zawsze powtarzała, jak jeszcze raz kupisz dżinsy, to ja je osobiście potnę i wyrzucę. Kasiu, gdybyś pomyślała teraz o jakimś takim wyzwaniu zawodowym dla siebie, co by to było, co chciałabyś jeszcze zrobić? No pewnie byłoby parę wywiadów, które chciałabym jeszcze zrobić, na przykład z Joe Bidenem. To pozostaje mi życzyć, żeby ten wywiad ukazał się jak najszybciej. Tak, ale to nie można, wiesz, zapeszać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.